Ostatnio Polona reklamowała na swoim fanpage'u Gwaran Złoczyńców, czyli niedawny skan, wydanie 1867, więc bardzo nas interesują daty z okolic połowy XIX wieku, ponieważ mogą tam być nasze fajne rzeczy o resetach i nierasetach. Co to są złoczyńcy? No, wszelkiej maści renegaci, przestępcy, tych, których trzeba było pozamykać w więzieniach, bo może za dużo mówili, a nie dlatego, że specjalnie kradli. I nie będziemy tu specjalnie się wdawać w szczegóły, bo opis pewnie jest zmyślony, ale będziemy wchodzić w rzeczownik. Na przykład Andrus oznacza złodzieja. Znacie ludzi, którzy mają Andrus na nazwisko? Być może są potomkami właśnie takich Andrusków. Tutaj jest wiele na przykład takich, o, błyskawka to strzelba, czyli musiała błyskać, dlatego ją, tu jest ciekawe słowo, Boży Grobek Kościół. Dlaczego Boży Grobek? Po pierwsze, dlaczego grobek, a po drugie, dlaczego Boży? Co to oznacza? Dlaczego nie nazywano Bożym, znaczy, w ogóle mówi się na Kościół Boży Dom. A przecież tam Bóg nie mieszka. To nie jest mieszkanie, nie, to nie jest dom szewca, a mówi się Boży Dom, a kiedyś mówiono Boży Grób. Czyżby tam byli pochowani bogowie? Czyli kto właściwie? No takie, tam buchacz, znacie to słowo, buchnął komuś? Ja jeszcze tego używam czasami. O, ktoś coś komuś buchnął. To właśnie jeszcze są nasze stare słowa gwarowe. Tak patrzę, co by tu jeszcze. No dobra, będziemy po kolei lecieć. Mamy czas. Co my tam? Chawira, kryjówka. Chawira od chowania, chawinia. Znowu mamy te słowiańskie źródło słów. Charze, wnętrze, chyże. O, chyża to jest taka chata górska, czyli charze, wnętrze. Dużo jest takich. Chilan, dzieci małe. Ciekawe. Czarny chleb razowy. No to u mnie się też mówiło na chleb razowy, że to jest czarny chleb. Tutaj mało osób wie, że kiedyś do czarnego chleba dodawano pokrzywę. Co tam jeszcze? Lecimy dalej. To było. Tu lecimy dalej. Dym, dom mieszkalny. To już kiedyś mówiłam o tym, że kiedyś chaty wcale nie miały kominów, tylko były dymne przez jakiś czas. I dlatego dym nazywano dom, bo możliwe, że dom to się wzięło po prostu z dymu. Dyw. Nie, może to jest dyw. Nie, ale dym. Czyli dym, dom, to wszystko było od dymu, który się unosił. No, frajer to taki, no to nie muszę tłumaczyć, kto to jest. Fryc, niedoskonały złodziej, gawruk, gospodarz, grabacz, rewizor, który ma prawo, każdy prawo mający aresztować. Ciekawe, dlaczego akurat tak. Dobra, lecimy dalej. Granda, wielka zbrodnia, rozbój. To jeszcze się w Warszawie przed wojną mówiło, że idę na grandę, czyli idę na... O, Goodway, zobaczcie. Aga, czy ty to widzisz? Goodway. A co oznacza to słowo u ciebie teraz? Dobra, lecimy dalej. Hołota, złodziej koni, Jaruś stary. No, ciekawy Jaruś. Stary. Kapowidła oczy, czyli kapować, dziura, lipo. Kapowny Bóg. W sensie, że płakał? No to tak. O, karabaniarz, kłamca wierutny. Loch, chłop. Lachy, chłopy. Rozumiecie, o co chodzi? To już, co kiedyś mówiłam, że Lechia to nie była żadna Lechia, tylko była raczej Lochia, Lachia. Po prostu Lach oznaczał człowieka, mężczyznę, chłopaka. Tak jak Lacha, Laszka to była dziewczyna, tak jak Loch to był po prostu Loch. Trochę jak Ludź nasz obecny.
I dlatego dla mnie Wielka Lechia to jest takie, to jest mniej więcej to samo, co Wielka Polska, czy cokolwiek innego. To jest tylko taki zabieg, nie wiem jak to nazwać, polityczny właściwie. No to tak jak Wielka Tartaria, czy cokolwiek innego. To jest po prostu nazwa krainy geograficznej, nie mająca niczego wspólnego z żadnym imperium. Po prostu, tak jak był Lachistan, to był po prostu stan, w którym mieszkały Lachy, czyli chłopy. I nic więcej. Ale to też jest dobry znak, że kiedyś mówiono inaczej. I złoczyńcy, czyli ci prawdziwi ludzie prawdopodobnie, mówili dalej po staremu Loch albo Łoch. I zaraz do tego dojdziemy. Ponieważ mówiono także Łoch. Obacz, Loch, Włoch. Dlaczego Włochów nazywamy Włosi? Właśnie dlatego, że Łoch to jest to samo co Loch, a więc Włoch to był po prostu Łoch, czyli znowu człowiek, co oznaczało, że w tamtych czasach Włosi to też byli ludzie. Czyli ci sami co my, a przecież gdzie włoski język, a polski? No być może właśnie kiedyś nie było języka włoskiego, albo był, ale to nadal był region ludzki, łożki. No. Łożka, chłopka. Łożka, lożka. To jest wszystko to samo, tylko w różnych regionach można się pokusić o różną wymowę. To jest tylko zapis literowy. Być może była to głoska pomiędzy L a EU. I jedni w ten sposób zapisywali, inni inaczej. No. Taki przykład. Lecimy dalej. Bora Szlafrok. Nunia, niewiniątko, dziewczyna nieskalana. W mojej rodzinie jeszcze Nunia istnieje. Opaleńce, dukaty. Piasek, sól. Dalej P. Pióro to włosy, piruk policjant, plachan kościół. Dlaczego plachan? Płachan? P. Lach? An? Czyli na lachy? Bawię się we wlipkę. Może bez sensu, bo takie doszukiwanie się. Albo planeta. Złość. Planetnicy. Pamiętacie? Planetnicy to byli takie złośliwe duszki pogodowe. I planeta, możliwe planeta? Dlaczego planeta i planeta to może oznaczać złość? Ja nie wiem, ja nic nie wiem. Ja się tylko domyślam. Rogale krowy, purchawka poduszka, no to jeszcze się tak kojarzy. Szeptuchy, korale? Może szeptucha to też od tych kobiet, które nosiły korale. Smyczek, pilnik. Sfarnia, karczma. Sfarnia to znaczy troszeczkę od kłótni. Myślę, że w karczmie się dużo ludzi kłóciło, swarzyło, więc stąd było. Szaja, to ojciec tego nie wiem. Szajatka, matka, możliwe, że to jakieś gwarowe. Szczenię, dziecię. No to raczej się rozumie. Szczytnica, kupczycha, rzeczy kradzionych. Aha. Szczyty, tak? Stąd się wzięło, no nie wiadomo. Szory to suknie. Szumy, lasy. Czyli mamy od dźwięku, który wydaje las. Logiczne. To jest typowe dla naszego języka, że nazywamy pewne rzeczy od dźwięków, jakie wydają. Tytoń to siano. No pewnie robiono oszukiwany tytoń z siana, to się dopasuje. Dalej. Wiaros, złodziej. A nie żaden, prawda? U nas się mówiło później, że wiaros to taki stary żołnierz, a tutaj złodziej, złodziej.
Wiatrówka, ubiór letni. Patrzcie, dalej mówimy gwarą złoczyńców, moi drodzy. Wiatrówka, używacie słowa wiatrówka, a to jest ubiór letni według złoczyńców. Tak. Wisła, dzień. Szurnął aż nad Wisłą, powrócił aż nad Edniem. Ciekawe, dlaczego akurat tak, że wi szła? No, Włoch, gospodarz, stąd Włochniach, parobek i Łoch. No to znowu mamy ten źródłosłów od lacha, locha i tak dalej. Zapa ogień, żółtobrzuch, kożuch. Wałaje idzie, że wałaje może. Tu znowu coś więcej, że błysnąć, strzelić. Dalej. Buchnąć, to już było. Teraz może jeszcze coś znajdziemy. Holować na grandę, a to zabić. Hamować, czyli chować. I te, tutaj nie będą rzeczowniki, tylko czasowniki. Dalej. Lipować, czyli patrzeć. Od lipo, lico, to chyba od tego. Nałomać, nastręczyć. Ohędożyć, oszukać. Odbywać kimkę, spać. Rzeczywiście kima jako spanie się jeszcze pojawia w wielu gwarach. U mnie w rodzinie też kimać, to znaczy po prostu spać. I kima jest w wielu językach europejskich. Próć, rozpróć, no to nie muszę tłumaczyć, bo nadal chyba wszyscy wiedzą, co to znaczy. Puścić dym zapachem, spalić to. Szaleć, to znaczy pracować. Szabrować, no to wiemy. Sypać się, wysypać w gwarze, chyba dalej to istnieje. Tachać, wytachać, jest coś takiego, taszczyć, iść. No, te słowa w jakichś tam znaczeniach jeszcze istnieją. Zasypać, złapać. No teraz to jest chyba, że sypnąć kogoś, czyli donosić. Dalej zdać, lipować. Aha, i jeszcze takie, które się panu z niczym nie kojarzyło. Hirny, pijany, czysto, gładko, grzęda wysoko, klawy piękny. No to się jeszcze w gwarze okołowojennej trafiło. I pobuchany, skradziony. No to są wszystko takie słowa, które się jeszcze trafiają. Dobra. Tu dalej nie ma i tu jest dalej jakiś chyba słowniczek. O. To jest bielizna, pajęczyna, bóg, kapowny. To jest po prostu spis treści. Coś jeszcze? Aha. Na tym kończę mój słownik. Zwróćcie uwagę, mówiło się na tem, a nie na tym. Zmieniło się sposób mówienia przez 150 lat. Więcej, 170 już prawie. Niemcy i Czesi, układając podobne słowniki, łączyły je nieraz z cygańską lub zepsutą mową. U nas szwargot ten nie wiąże się z obydwoma. Czyli Niemcy i Czesi łączyli swoje branżowe języki z miejscową ludnością napływową, co ma być może dla nas jakieś znaczenie. No i to tyle. Cała książka jest do ściągnięcia w PDF-ie. W całym. Znaczy normalnie w Polonie bez potrzeby zakładania konta. Nie trzeba się logować. W drukarni Gazety Polskiej wydrukowano w Warszawie. Czyli jeszcze niby
za rozbiorów, ale zobaczcie, można było drukować jeszcze w tym roku po polsku. To jeszcze było przed częścią chyba powstań. Niby było nam tak strasznie źle w czasie zaborów, podobno co zabory niby były, a może wcale nie. I jednak druk bez problemu po polsku szedł, a później na przełomie XIX i XX wieku już druk w języku polskim zaczynał być zabroniony, więc dziwne rzeczy się działy w XIX wieku i trochę trudno je wytłumaczyć, bo teoretycznie powinno być na odwrót, a jednak było właśnie tak, jak było. Chyba, że to jest jakaś tajna drukarnia. No tylko po co by gwarę złoczyńców drukować, a może po prostu to jest taki zabieg, że ktoś wiedział, że jeżeli by napisał język polski, podręcznik słów, to nikt by im tego nie wydał. A że zrobili o jakiejś gwarze, o jakichś złoczyńców, to można było tu wetknąć dużo prawdziwych polskich słów bez naleciałości z zewnątrz, czyli ten oryginalny słowiański język. Może po prostu ktoś, kto to wydawał, był sprytny. No jesteśmy sprytni, prawda? Może nie zawsze jesteśmy mądrzy, ale jesteśmy sprytni jako grupa ludzi. No i to tyle. Zapraszam na kolejne filmy o książkach.